accuser la Pologne dans O jaką zbrodnię, o jakie przestępstwo oskarża się mający legitymizację demokratyczną rząd Polski? Chodzi o przestępstwo prawdy. Polska nie chce się poddać kłamliwej propagandzie zglobalizowanych oligarchów. To jest przestępstwo polegające na sprawiedliwości, gdyż Polska odmawia masowej migracji, którą narzucają Niemcy. Polacy sami muszą wyjeżdżać w poszukiwaniu pracy. Kolejny grzech – suwerenność. Suweren w formie narodu. Sprawiedliwość jest wymierzana w imieniu narodu. Polsce zarzuca się to, że jest Polską, że opiera się opresji nowego porządku europejskiego. Polska chce zachować swoją tożsamość, walcząc z globalistyczną religią, która niszczy prawa, jest nihilistyczna. To jest religia wbrew prawom Boga i wbrew prawom człowieka. Polska pozostanie Polską. Oparła się nazizmowi i komunizmowi, oprze się totalitaryzmowi europejskiemu. Niech żyje Polska. Dziękuję, pan Senadinos, minuta.